Cześć, Tomek Jeruszka, fałszywy reporter dla IndyCage.pl, a ze mną zwycięzczyni dzisiejszej walki na wieczorze walk 6 w Krakowie, czyli Basia Grabowska, zwycięstwo w imponującym stylu. No i co nam po tym zwycięstwie powiesz? To tak miało wyglądać? Witam wszystkich. Tak, generalnie taktyką było utrzymać walkę w stójce, jeżeli będę w stanie w niej wygrać, jeżeli nie, to obalać. Jeżeli dało się w stójce utrzymać walkę, to tak zrobiłam, żeby sobie pewnie na punkty wygrać. A powiedz, Basia, bo tak, ty masz walki w boksie i to całą masę walk w boksie, walczyłaś w zapasach, walczyłaś w brazylijskim jiu-jitsu, to brakuje ci jeszcze chyba tylko startów w taekwondo albo w jakimś innym kopanym stylu i będzie taki, wiesz, Yuna Mendes Fighter. No nawet karate kiedyś trenowałam, ale to za dzieciaka, także raczej już teraz nie planuję w tym startować. Generalnie uważam, że starty, przygotowanie się do startu w danej dyscyplinie niesamowicie podnosi poziom umiejętności, który nie jest łatwo to przełożyć od razu na MMA, ale myślę, że buduje bardzo fajną bazę, na podstawie której można później jakby wyjść trochę wyżej. Zgadza się. A powiedz, bo ty niedawno chyba klub zmieniłaś, nie? Tak, no zmieniłam klub na Grappling Kraków. Jestem bardzo zadowolona wreszcie. No po prostu niesamowicie pasuje mi trener, atmosfera i tak dalej, więc jestem bardzo zadowolona i tam chcę trenować. A powiedz, bo jak wyglądają treningi w Grapplingu Kraków? To jest znany klub, no sama nazwa wskazuje, że jest znany z dobrego parteru, ale też wielu takich bardzo przekrojowych zawodników wywodzi się z tego klubu. Jak tam wyglądają treningi? No właśnie skupiamy się na różnych, no to jest MMA, więc skupiamy się na wszystkim. Też trener podchodzi indywidualnie, także każdemu pomoże z tym, z czym każdy ma problem przed walką czy coś takiego. Także no nic, tylko trenować, bardzo fajne przekrojowe MMA, można szybko nadrobić braki. A twój największy problem przed walką to? Nie wiem. Żadnego problemu nie ma przed walką? A jak ze stresem? Raczej na spokojnie, bo właśnie przez to, że startowałam w tylu dyscyplinach, no łącznie z tymi zapasami czy jiu-jitsu, kiedy tak na dobrą sprawę nie trenowałam tego dużo, no to pozwoliło mi to zbudować pewność siebie, więc właśnie po to też to robiłam. Dlatego teraz raczej wychodzę, no wiem po co wychodzę, na spokojnie. Jasne. No i teraz pytanie taktyczne o tą walkę. Wchodziłaś z kombinacjami bokserskimi, czasami rywalka no, była wyższa od ciebie, łapała cię w klincz, ale nie była w stanie z tego klinczu czy innego nic zrobić, a ty w pewnym momencie skontrowałaś, bodajże to było chyba w trzeciej rundzie, złapałaś ją też w klinczy inny za kark i tak trochę to no, jak dziecko niedobre obaliłaś na ziemię, nie? To było takie wyćwiczone na jakichś treningach Muay Thai, czy skąd ci się to wzięło? To było takie, no kojarzysz, o którą akcję mi chodzi? Wydaje mi się, że tak. Nie, to w sumie tak wyszło dosyć samo z siebie. No tylko po prostu no, czuję, że mam przewagę fizyczną, więc no, też mam dość dobry balans, także jeżeli czuję, że kogoś wytrącam z tego balansu, jest mi dość łatwo z tego właśnie przewrócić, tak jakby instynktownie. A w zapasach twoja technika ulubiona obalania, to z jakiej pozycji? W nogi, z klinczu górnego, z czego obalasz zwykle? Najbardziej lubię rzut przez biodro. A rzut przez biodro? Tak, rzut przez biodro z klinczu. Aha, to w tej walce akurat nie widzieliśmy rzutu przez biodro, ale właśnie widziałem, zastanawiałem się, jak komentowałem, skąd się wzięło to obalenie. Niekiedy zawodnicy z boksu tajskiego tak łapali za kark i obalali w taki sposób, także imponujące obalenie, rzadko widywane na galach MMA. Ćwiczyłaś tajski boks też, czy nie? Nie, tajskiego boksu jeszcze nie. Aha, czyli to sama sobie takie obalenie znalazłaś. No i teraz jakie plany na przyszłość? Pas już masz, no i co teraz dalej? No myślę, że jedna obrona, może góra dwie i planuję startować, przejść na zawodowstwo. Czyli już później starty zawodowe, a już było coś, jakieś konkrety się pojawiały, czy na razie jeszcze nic takiego? Nie, na razie bez konkretów, starałam się przygotować dobrze do tej walki, wygrać ją, zobaczyć jak sprawdzę się z zawodniczką bardziej grapplerską, no bardziej grapplingową. Tak, grapplingową zawodniczką, bo wcześniej na walkach dostawałam bardziej stójkowiczki, więc chciałam zobaczyć, jak się sprawdzę też z kimś takim. No i Basia sprawdziła się świetnie, zdominowała przeciwniczkę i w zapasach, i w parterze. Czułaś tam jakiś opór, jakieś zagrożenie? Było w którymś momencie coś ze strony rywalki, co poczułaś, że o, może być ciężko, może nie tak? Nie, chociaż wolałam uważać, bo właśnie mówię, nie mam doświadczenia w takich walkach z grapplerkami, także wolałam uważać na wszelki wypadek, ale raczej nie czułam. No to w takim razie świetny, przekrojowy pojedynek, całkowita dominacja w wykonaniu Basi, jednogłośna decyzja, wszystkie rundy na jej konto, więc gratulacje takiego występu, gratuluję zdobycia pasa, powodzenia na przyszłość. Jakbyś chciała teraz komuś podziękować, kogoś pozdrowić, no to chwila dla ciebie.
No, dziękuję klubowi właśnie, trenerowi Magdzie Rak, z którą miałam przyjemność sparować, co niesamowicie stójkowo mi pomogło przed tą walką. No i to tyle. I to tyle. Dzięki i do zobaczenia następnym razem. Powodzonka i dużo zdrowia. Dziękuję. Cześć.